Gmina Stara Biała podpisała z wojewodą mazowieckim umowę na dofinansowanie zadania budowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Biała. W ramach tej inwestycji wybudowanych zostanie ponad 6820 m dróg o nawierzchni bitumicznej, 546 m ścieżki rowerowej, 586 m chodnika wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowana zostanie także sieć teletechniczna. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 7 milionów złotych. To jest inwestycja w tym roku dla nas największa, najbardziej priorytetowa. Myślę, że na przestrzeni najbliższych kilku lat, patrząc i wstecz, i w przyszłość, ta inwestycja będzie jedną z największych naszych inwestycji. Jest to budowa drogi gminnej, w zasadzie dwóch dróg gminnych łączących trzy drogi wojewódzkie. Inwestycja dofinansowywana jest z budżetu państwa w wysokości 3 milionów złotych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój oraz ze środków partnera zadania powiatu płockiego w wysokości 10 tysięcy. Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada 2013 roku.